Witamy Państwa znów. Kolejny film. Dzisiaj mamy taki temat wizy do USA. To jest jakby taki temat bumerangowy, który zawsze wraca. I ja mam tutaj jakby swoje zdanie na ten temat. Natomiast okazuje się, że jest o wiele głębszy temat. I trochę wygląda inaczej. Ale ja to po prostu traktuję to jakby no same wizy, same w sobie, jako jeden sposób wyrzucenia Polaków do zagranicy. Sprawy wyrzucania Polaków za granicę to już sięgają czasów Bonapartego, Napoleona, który wysłał na Martynikę Polaków. I dzisiaj wielu z tych mieszkańców Martyniki ma takie dziwne góralskie twarze. I nawet podróżnicy na to zwracają uwagę. Później wiadomo, były wozy drzymały, wypędzanie inne, germanizacja. No i wiadomo, wiązało się to z emigracją. Natomiast no, mamy teraz Unię Europejską, też kiedyś była komuna, później było powiedzmy rok 80, to wielka fala emigracji, 89, 90, do dzisiaj to już trwa. No i można tutaj sobie potraktować te kwestie wiz do Ameryki jakby powiedzmy no, kolejny sposób na wygonienie Polaków. No ale, jest jedno ale, dlatego oddaję głos, że to może zupełnie trochę akurat w tym przypadku inaczej wyglądać. To ale wygląda tak, że mówi się Polakom od 20 kilku lat, że wizy do Stanów załatwiane są. Już mówił to prezydent taki, śmaki, owaki. Jakiej narodowości ci prezydenci byli, jakiego pochodzenia, to Państwo się domyślacie, neurotycznego, niestety trzecia RP. I na mówieniu na razie stoi. Na tej mapce widzieliście Państwo, Polski nie ma, dlatego że Polska jest w ruchu wizowym ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, natomiast wszystkie kraje ościenne tak naprawdę, oprócz oczywiście jeszcze na razie Ukrainy i Białorusi, ale były kraje demoludów, Czechosłowacja podzielone na Czechy i Słowacja, mają już ruch bezwizowy, a nawet były republiki radzieckie, kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, mają ruch bezwizowy. Oczywiście cała stara Europa, tak zwana Europa Zachodnia, czyli też to ma ruch bezwizowy. NRD wcielone do RFN-u, ruch bezwizowy. I tutaj trzeba się zatrzymać, jak to Niemcy, z którymi Amerykanie przecież w II wojnie światowej stali po zupełnie dwóch innych stronach, walczyli, mają ruch bezwizowy, a Polska w roku 2016 nadal ma przymus załatwiania wiz do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych nawet na tydzień, na wycieczkę czy na miesiąc w celach turystycznych lub spotkania się z rodziną, to musi załatwiać sobie drogą i skomplikowaną wizę. No dobrze, to teraz jaki jest główny cel tego, że no przez tyle lat nie szło tego załatwić i tu jest taka, albo specjalnie się tym nie interesował, może tak, może się interesowali. Może się nie Polacy tym się bardzo interesowali. Tak, Polacy tak, no ale dobrze, a nie Polacy? Polacy chcieliby ruch bezwizowy mieć oczywiście, tak. I jest to białą plamą na mapie zrobionej przez ambasadę USA. Polska jest białą plamą na mapie. Jest to upokarzające po pierwsze dla Polaków ciągle proszenie się naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych Ameryki o zniesienie obowiązku wiz. Ale jest to drugie dno. O, no właśnie, to jest ważne. Prezydentów i tych ministrów spraw zagranicznych pochodzenia niepolskiego, którzy niby rzekomo mieli to załatwiać,
już wojna w Iraku, już tam w tak. Afganistanie wysłanie polskiego wojska i nie wiadomo co, gdzie jeszcze wysłanie polskiego wojska do Afryki, do Czadu, dobra, Libanu, no i miało spowodować ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych i nadal go nie ma, bo no, właśnie. Domniemamy, że osoby rządzące trzecią RP mają co najmniej podwójne obywatelstwo, w tym drugie obywatelstwo izraelskie. Czyli one, używając paszportu izraelskiego, są w ruchu bezwizowym do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na jaką skalę jest ten proceder stosowany? Tu dziennikarze śledczy powinni się tym tematem zająć, szczególnie, że po wymianie ekipy rządzącej 25 października 2015 roku przy urnie, przy cudzie nad urną kolejnym, mamy bardzo proamerykańskich polityków w rządzie i prezydenta bardzo proamerykańskiego, który już w ONZ był i jak wrócił ze Stanów Zjednoczonych, przypominacie sobie Państwo, czy on cokolwiek o tym powiedział? Nie powiedział. Dobrze, ale teraz na to drugie dno. Trzecie dno już tym razem, bo drugim są te paszporty izraelskie, którymi się te osoby dobrze, posługują. Dobrze, no dobra, drugie dno, trzecie dno. Trzecie dno to jest... Pozostała powołana osoba, która nie urodziła się w Polsce, nie mieszkała w Polsce, nigdy, ledwo mówi po polsku, próbuje się to zatuszować, komentując jakby pozytywnie znajomości językowe tej osoby, że zna 6 języków, ale proszę Państwa, osoba nieurodzona w Polsce, nie mieszkająca w Polsce nigdy, stała się ministrem właśnie od środkiem ciężkości, także załatwiania wiz. Dlaczego? Powołano ministerstwo specjalnie dla tej osoby, AA, zdradzę, takie inicjały ma ta osoba, celem załatwienia wiz. Tak się to sprzedało Polakom w prasie i w mediach, tak się to obwieszcza Polakom. Dlaczego ta osoba ma załatwiać wizy? Dlaczego nie będzie robił tego prezydent Andrzej Duda osobiście? Lub minister spraw zagranicznych. Czyli dobra, mamy drugie dno. Obniżono rangę, obniżono rangę tej kwestii. Czyli, że wszystkie kraje ościenne mają naokoło zniesione już wizy, a Polska nadal ma wizę. Kolejnym dnem jest to, że domniemamy, że jest to spowodowane także tym, żeby Polacy nie jeździli do Stanów, żeby nie było kontaktu z Polonią, żeby Polacy nie mogli Polonii przekazać prawdziwych informacji na temat sytuacji w Polsce. Czyli takie, można powiedzieć, celowo takie utrudnienie, no powiedzmy, żeby była ta Polonia zdezinformowana, ponieważ z tego co wiem, jedna osoba mi to właśnie powiedziała, że jej zasługą jako blogera to było tego, że podzielenie Polonii na Polonię polską i tą Polonię tak zwaną nemrodyczną. Czyli judeopolonię. No, a więc tutaj, a więc jest taki element po prostu podziału, a więc powiedzmy, no takie kontakty by trochę tutaj zmieniły sytuację. Chociaż jest internet, a więc to trochę może, ale jeżeli ktoś do kogoś jedzie, tam coś przekazuje osobiste zdania, co widział, co się dzieje, a więc to jest zupełnie inna para kaloszy niż jakiś przekaz ten internetowy, nie? Wiem, że do Izraela wyjechało bardzo dużo przestępców, morderców, Polaków, Żydów, wiadomo, do Izraela. Tam oczyszczeni zostali w pewnym sensie. No, na przykład tak zwany profesor Bauman jest tego przykładem. Jak oczyszcza się mordercom życiorysy na tak zwanym Zachodzie i później robi się z nich osoby z nominacjami jakimiś profesorskimi, czy tytułami, prestiżowymi nagrodami. A więc wielu ubeków żydowskiego pochodzenia wyjechało do Izraela, a potem do Stanów i tam ich dzieci i wnuki z oczyszczonymi lub nawet
kradzionymi życiorysami wracają teraz do Polski w formie judeopolonii i niestety mamy do czynienia także medialnie z atakiem takich osób, które tak naprawdę nie wiadomo jakiego są, kim byli rodzice, kim byli dziadkowie, co robili. W ogóle to pytanie, kim był twój dziadek, z dwóch stron ma się dziadka, to jest kluczowe pytanie. Lub pradziadek w sytuacji tak. bardzo A więc młodych osób. Mamy pierwszą tą, że po prostu elity rządzące, nemrodyczne, mają paszporty podwójne, a więc im to jest, te wizy potrzebne jak dziura w moście. Niepotrzebne. Tak, natomiast jest mowa, natomiast następna, to żeby po prostu Polacy specjalnie krążyli za oceanem, żeby po prostu nie było tej takiej... Utrudnić te kontakty z Polonią, powiedzmy. A ci, którzy tam wjadą, bo są tacy różni dezinformatorzy, którzy tam jeżdżą ciągle, no i udają tak zwanych publicystów, że oni są niezależni, udają tam różnych kandydatów niby polskich. Oni wszyscy tam jeżdżą, a później się okazuje, że on został na parę miesięcy tam, nie? Na jakieś szkolenie. No, mówi się nawet, szkolenie. Że Beata Szydło była szkolona. Na jakieś tam szkolenia, więc po prostu no, jakieś tam, no takie szkolenia powiedzmy. Prokurator generalny był tam szkolony, Seremet. Tak, a więc to w ten sposób oni właśnie tam powiedzmy, te wyjazdy tak się kończą. Nawet co niektórzy tutaj ostatnio sprawa była, że na jakiś czas wyjeżdżają do Stanów, później wracają tutaj i zakładają jakąś taką telewizję TV, a później się okazuje, że ktoś tam był jakimś, czyli teraz robię za dezinformatora, a kiedyś był agentem bezpieki, nie? A mało tego, jeszcze też w Stanach był jakiś tam czas, no i niewykluczone, że mógł być właśnie na takim słynnym szkoleniu. No i wiadomo, że każdy się tutaj domyśla, jakie to może być szkolenie. No, to są właśnie takie kwestie tych wszystkich wiz, a więc to takie to jest dno, naszym zdaniem, no takie dwa dna są. No i czas jakby pokazuje, że te dna no, funkcjonują. No to praktycznie z tego tematu tyle, no jest to taki przerywnik, żeby no, zobaczyć, co tak naprawdę w tej kwestii się dzieje i pewnie dużo Polaków, którzy są tutaj związani jakby rodzinami ze Stanami i na odwrót, no żeby mieli tą świadomość. Chciałam tylko dodać, że w kwietniu, w maju, zaraz na początku działalności naszego kanału na YouTubie, Telewizja Królewska zrobiła taki solidny film na temat właśnie sytuacji wiz, konieczności obligatoryjnego załatwiania wiz do Stanów Zjednoczonych. Zmienił się główny ambasador USA, wymieniono nam. To też była osoba, poprzedni ambasador pochodzenia właśnie ubeckiego, nemrodycznego. Niestety, więc Stany Zjednoczone widzimy, jak nas traktują. Przysyłają nam tu pozornie Amerykanów, a to nie są Amerykanie bez... Znaczy, nie są neutralnymi dla nas Amerykanami. Jeżeli ktoś miał korzenie w dziadka w Urzędzie Bezpieczeństwa i niszczącego Polaków, no to jakże on może być ambasadorem dobrym dla Polski, dla Polaków? Przecież służby polskie przyjmują taką nominację lub nie przyjmują. Wymieniono ambasadora, czy nowy ambasador jest lepszy? Wymieniono ekipę, czy rządzącą Polską w 2015 roku, czy ona jest lepsza? Dobra, czy to tyle. Po wizach to będziemy widzieć. No, zobaczymy, co się będzie działać, także... No, ja bardzo bym chciała, żeby zniesiono te wizy, dlatego że to jest po pierwsze upokarzające dla Polaków w sytuacji geopolitycznej Polski i tak ogromnej Polonii i wkładu Polonii w historię Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dobrze, dziękujemy.